jaki? Ach, ojejku, nie budź mnie, uspokój się, jestem, o co chodzi? No, nie słyszałeś, jak sąsiad znowu hałasował? Wow! Jak hałasował? Ale super impreza! Jocie, gdzie super impreza? Całą noc miał balagę, a ty spałeś, a nie mogłem. O nie, ten z wąsikiem, ten co się chwali, że ma dużo pieniędzy. Co super impreza? Panie sąsiedzie, proszę być cicho, ja tu niedawno wstałem. A tam cichać! Impreza na całego, uhu! Kurczę, no i co z nim zrobimy? Teraz musimy pracować w piekarni i cały czas musimy patrzeć się na jego dom i podziwiać, co on robi, jak się bawi dobrze. Co, o co chodzi, co robimy z tym? Super! O, nowa solówka na fortepianie. Trzeba jakoś zarobić lepiej. Chciałam pokazać, kto to jest bogaty. O ja, no kurczę, słuchaj, my tutaj właśnie będziemy pracować, ja tutaj ze swoim znajomym pracuję w piekarni, słuchajcie, robię chlebki, pyszne jedzonka, także zapraszamy tutaj wszystkich klientów, ale ten tutaj nasz sąsiad za każdym razem się chwali wszystkim, chwali się, że ma dużo pieniędzy, i zobaczcie, jaki on ma kłada przy domu, jaki on ma dom, kurczę, no, ja mu za, na przykład... A, patrzcie, co sobie kupiłem, biedaki. Co sobie kupił? Czyżby nowe auto? O, ty farciarzu! O nie, on nowe auto sobie kupił! Niedobrze! Gdzie jest tutaj? Rysiu, gdzie jesteś? Tutaj ja? Praca! No, siema! No, Rysiu, tutaj pracę potrzebujemy! Gdzie ty wychodzisz? Dawaj tutaj zaladę, bo pracujemy! No tak, byłem się przewietrzyć. No, dobra, w takim razie weź zrób tutaj trochę, przygotuj trochę chleba dla klientów. Będziemy musieli ogólnie właśnie zaplanować to wszystko, jak dzisiaj będzie to wszystko wyglądało. Dobra, ja chleb połączę z ciastkami. Myślisz, że dzisiejszą potrawą będzie dobra, nie wchodź tam. Myślisz, że dzisiejsza potrawa będzie dobra z ciastkami, ciastka z chlebem i mlekiem? Żeby to klientom sprzedawać? Tak, myślę, że coś innego niż taki suchy chleb będzie lepsze. No dobra, w takim momencie... A tak, jeszcze trzeba dodać do tego miód. Miód? Ej, chodź, tylko listonosz przychodzi. O, witam panie listonoszu, jakieś dzisiaj dobre, ciekawe listy. O, witajcie chłopaki, jak to wam i Terezy idzie? Bardzo dobrze, w sumie na razie klientów nie ma, zbieramy się, przygotowujemy się do pracy, a u pana co, jak tam mija praca? A dobrze, ciężko, wiesz, dużo listów do rozniesienia, dużo paczek. Teraz troszeczkę starszy jestem, to plecy bolą. Ale mam dla was troszeczkę wiadomości, co się ostatnio dzieje, więc... Chce pan ciastko? Dzisiaj zrobiliśmy. O, proszę. Dziękuję. Jeszcze nic od rana nie jadłem, będzie smaczne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to w ramach gratisu od naszej firmy taka po prostu podarunek dla listonosza. Dziękuję, mam dla was kilka paczek, ale tam wam przyniosę kilka kiedy indziej, ale mam dla was kilka wiadomości. Czy widzieliście, że do naszego miasta przyjechał nowy diament? Co? Nowy diament? Ej, Rysiu, słyszałeś o tym, że nowy diament... My nie słyszeliśmy o czymś takim. A jaki diament? Ile on jest wart? Podobno jest miliard złotych wart. Jocie, ale gdzie go przechowują? Gdzie jakieś dokładne informacje? Podobno przechowują go w naszym banku. Tak długo policja tam siedzi, podobno strzegą go 24 na dobę. Jocie, ej, ja mam pewien plan. Myślisz? Ja mam pewien prosił, ale czekaj, na razie ci nie powiem go, jak listonosz pójdzie sobie, to wtedy przerozmawiamy. Dobrze, panie listonoszu, proszę nam dać listy, my tutaj omówimy pewną sprawę i wszystko będzie dobrze, no. I do pracy proszę się zabrać. Dobrze, dziękuję, ja wam to zostawię, te listy, ja już idę. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. My tutaj ciężką pracę mamy, dlatego zabieramy się do pracy. Już teraz szybko robimy następne chleby. Dobra, listonosz już sobie poszedł. Chodź Rysiu, chodź na zaplecze. Muszę ci coś powiedzieć. Chodź. Myślałam, że to mogłoby być niefajne, no nie? Bo to nie jest bardzo niefajne, ale jakby tak zrobić napad na bank. No właśnie, słuchaj, Rysiu, jest taka sprawa, czy ciebie też denerwuje cały czas ten sąsiad, który jest naprzeciwko, chwali się tymi pieniędzmi i w ogóle, no... Nie spałem całą noc przez niego. No, a on jeszcze sobie gra i się dobrze bawi, no, to tego już za wiele. Słuchaj, możemy my zrobić ten napad na bank i ukradniemy ten diament, co ty na to? No, wiesz, no to jest bardzo nie w porządku, ale myślę, że jak dla...
Jak dla kogo? Jak dla nas, to będzie super, super opcja. Jedna z najlepszych możliwych. Dlatego ja tutaj już zamykam naszą firmę. Zamykam tutaj drzwi do naszej firmy. I słuchaj, chodź Rysiu za mną. Tylko kurczę, zobaczcie, jakie on ma tam fortepiany. Ten fortepian kosztuje nawet chyba z tak sztabek złota, żeby coś takiego w ogóle dostać. Ja ogólnie mam coś takiego przygotowane dla nas. Rysiu, chodź wyjdź z pracy, już kończymy tą pracę. Tu jestem. O, dobra. Mam ogólnie, przygotowałem na czarną godzinę auto. Zobacz tylko. Auto specjalnie gotowe na napad. Nikt o nim nie wie, jest jeszcze nawet nie zarejestrowane. Także to będzie jedna z możliwych opcji, żebyśmy właśnie załatwili. Uuu, jaki siłacz z ciebie, nawet na głowie umiesz obkręcić sobie to auto. Przypadkowo, wiesz. A, takie buty. I słuchaj, jeszcze wpadłem na dobry pomysł. Mamy przecież tego znajomego, Kacpra, który pracuje na lotnisku, pamiętasz? No, to podjedziemy do niego i zaplanujemy taki patent, żeby podlecieć do tego Kacpra i właśnie, żeby ten Kacper nam ogarnął drogę ucieczki, jak już ukradniemy z tego banku ten diament, czyli jakiś samolot by nam załatwił, żebyśmy od razu polecieli na lotnisko, pojechali na lotnisko i odlecieli samolotem z tej wioski, żeby o nas nikt nie wiedział. Co ty na to? O fuj, nie wpuść tam śmierdzi. No, do kanału wchodzisz, to się nie dziw. W takim razie bierzmy ten, tylko kurczę, nie wiem czy jest on załadowany, czy będę mógł jechać. No, może nie tym autem, co? Ja bym jakiś, nie wiem... Tak, innym. Czekaj. Koło nas, tam niedaleko, stał taki wózek golfowy, do niego niepotrzebny jest klucz. A, dobra, to dawaj, chciałem w sumie wziąć od sąsiada, bo mu zazdrościłem tej, a dobra, ja tutaj już podjadę. Ej, jednak trochę jest potrzebny i benzyny, masz tu benzynę jakąś? Kurde, czekaj. Weź wyczaruj jakąś benzynę. Albo czekaj, może w domu jest, że w pracy. Pojadę tym kładem ogólnie tutaj może. Zabiorę od sąsiada tym kładem. Kurczę, on też niezaładowany. Kurczę, wszystkie auta niezaładowane. Co to jest? Kto to w ogóle tym jeździ? Ten sąsiad nie ma tyle pieniędzy, a nie ma benzyny w kładzie. Mam ten zielony karnister. Masz karnister z benzyną. Dobra, to zatankuj go. Okej. Zatankuj go, okej, okay. nie skłócaj, normalnie go zatankuj, w lewo paliwa, tutaj masz wlew paliwa, tak, otwórz, widzę. Dobra, jest załadowany? Prawie, ale może nie do pełna, żeby to się starczyło. Dobra, prowadź, ja tam nie mam prawa jazdy. Dobra, w takim razie lecimy teraz, jedziemy na lotnisko, żeby dogadać się z Kacprem. Słuchaj, jest bardzo ważna sprawa, a jeśli wy chcecie nam pomóc, właśnie jesteście ciekawi, jak przebiegnie jak przebiegnie właśnie ten proces właśnie napadu na bank, na diamentowy bank, kliknijcie łapeczkę w górę i napiszcie diamentowy bank, a przypnę wam serduszko. Oraz jeśli tego nie zrobiliście, kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem. O, Kacpi, jest tutaj już Kacpi, jestem tutaj. Cześć chłopaki, jak wam tam mija? U nas wszystko mija... Jak praca w piekarni? Dobrze mija w piekarni, tylko... Słuchaj, jest sprawa. Mamy sprawę. Otwórz nam bramę, musimy wejść do środka. Wjedziemy już wózkiem golfowym. Chodźcie, wjeżdżajcie. O, dobra. Właśnie miałem otwierać. Dobra, okej. Okay. Otwarta brama. W takim razie niech otwarta brama będzie. Gdzieś tutaj się schowajmy. Słuchaj, mam sprawę do ciebie. Jesteśmy... Tak, co się stało? Potrzebujemy twojej pomocy. Będziemy potrzebowali do wieczora załatwić samolot, żeby później nim się udać z tego miasta jak najdalej. Będziemy robić napad na bank z Rysiem. Co? Napad na bank? Nie mówisz poważnie. Przecież to jest bardzo niebezpieczne. No naprawdę. Banku? Tak. Zmienili wszystkie zasady. Jest tak po prostu trudno się tam dostać, a w ogóle, żeby wyjść. Słyszałem, że ktoś próbował napaść na ten bank, ale nie wrócił żywy. O kurcze, Rysiu, to niedobrze. O kurcze, jestem taki wielki, ja jestem grubasek, więc ja sobie poradzę spokojnie. A, no mam chyba, że tak. Ale na spokojnie mogę wam pomóc, jeśli... Chyba chodzi wam o to, że potrzebujecie samolotu, tak? Tak, samolotu. Musimy mieć drogę ucieczki jak najprędzej. Słuchaj, Kacpi, my się znamy już bardzo dużo, dużo lat. Także no w tym momencie możesz nam pomóc. Zaproponuję ci 20% zysku. Co ty na to? Okej, mi pasuje, na zdrowie. Ale wolałbym 21%. 21, dobra, no niech będzie, tylko proszę, pokaż jakie masz samoloty do wyboru i żebyśmy mieli jakąś drogę ucieczki, żebyśmy byli w 100% pewni, że jeśli zawiniemy te złoto, te diamenty, to właśnie to, że nikt nas nie znajdzie. Dziura.
Już wam pokazuję pierwszy samolot. Pierwszy samolot, dobra. Okej, okay, zobaczymy, tu jest jakiś przycisk, widzę jakiś przycisk, dobra. Tak, tak, naciśnij go, otwórz to, będzie się otworzyć. O! Jo! O kurcze! To jest SS Wing 25. Ej, a masz czerwony może? O jo! No Czekajcie, sprawdzę. Czerwony? Ej, nie ma czerwonego, Rysiu, masz za duże wymagania, przestań, ty jeszcze kolory masz na głowie, ważne, żebyśmy ucieczkę zrobili, a nie jakieś tam kolory samolotu. Tutaj mamy czołg, tutaj jeszcze mamy czołg składowany, ale to wam się raczej nie przyda. Ujo, super, dobra, ej, dobra, Katpi, dobra, już powolutku się ewakuujmy, bo za niedługo trzeba... Rysiu, zostaw ten czołg, to nie twój, przecież zaraz za niedługo... O nie, Katpi, o jajku, chłopaki, ale wy to jesteście, no dawajcie, bo... No to chodź. Bo zaraz już trzeba napad robić, chodźcie w kierunku tym. Katpi, czyli co, my już się dogadaliśmy co do... Tak, na spokojnie, Kościół. Dogadaliśmy się. Co ty się gadasz? Trzeba robić napad, nie bij mnie. No właśnie, trzeba robić napad, dlatego... Na spokojnie się dogadaliśmy. Dobra, Katpi. Wiesz, moje 21% i samoloty są wasze. Nie musicie nawet ich zwracać, życzę wam po prostu szczęścia, żeby wam się udało i wiecie, żebyście po prostu przezwyciężyli ten bank, bo serio słyszałem takie legendy, że jedni próbowali i nawet nie wrócili, ale mam nadzieję, że wam się uda. O nie, nam się na pewno uda. Dobra, my lecimy dalej. Cześć, dzięki Katpi za pomoc. Dobra, lecimy. Ej, to jest dobry plan, co? Katpi nam właśnie załatwi samoloty. Mamy już auto, czyli teraz tylko robić napad. Tylko dawaj, jeszcze do naszej pracy podjedziemy po potrzebne rzeczy, bo też się specjalnie przygotowałem. Mamy zbrojki i miecze, dobra? Okej, dobra, wysiadamy. Tutaj ogólnie idź w prawo, tutaj w prawo. Dobra, tutaj, do naszej kuchni. I tutaj mamy windę, teraz tylko wstań tutaj, w tam gdzie ja i kliknij ten guzik u góry. Dobra, i lecimy na dół, spadamy na dół. Widzisz, jak to sprytnie jest zrobione? Tutaj mam tajne wejście. Ja biorę tą szablę ogólnie. O, dobra, ja właśnie wziąłem dwie szable. Ale dobra, dam ci tą szablę. Weź tutaj, uzbrojmy się właśnie w te zbrojki, bo to naprawdę będzie wymagało od nas dużego poświęcenia, żeby zrobić napad na bank. Miecze są gotowe. Dobra, jesteśmy wszystko gotowe, dawaj się skakuj do windy, kliknij guzik. Bo nie uważaj, żeby cię nie przyczasło. Nie chcę się wymienić, bo w sumie mi się bardziej ta podoba. Dobra, wychodźmy stąd jak najprędzej i idźmy robić ten napad. Kurczę, będziemy bogaci, O kurczę, no nie wiem, bo będziemy bogaci bardziej niż ten sąsiad. W takim razie bierzmy to auto. Masz jeszcze tutaj trochę benzyny? Czy ja wiem, mało, ale może na chwilę wystarczy. Dobra, to dawaj, robimy ten napad na bank. Czekaj, ja wezmę te auto, przeniosę go, okej. Strasznie tu ciemno, dlatego weźmiemy te auto, ogólnie na zewnątrz zapakujemy, dobra. Ej, zgadłem kod! Jak zgadłeś kod? To jest niemożliwe, wsiadaj do auta, co tam jest w tym skrzynce? Paliwo i klucz. Ej, to daj mi zatankować, ja chcę zatankować. Masz? Dobra, ja zatankuję tutaj autko, do pełna. Wow, wielki układ? 1, 2, 3, 4, haha. Ja do pełna, 1, 2, 3, 4, no to kurczę, skąd wiedziałeś, jak znałeś mój kod? Ty jesteś spryciulo. No ja tak po prostu wpisałem tego i wiesz, no. Dobra, dawaj, tutaj jedziemy już, pokaż jeszcze kluczyk do auta. Dobra, albo ty to zrób, ty będziesz kierował, co? Dobra. Dobra, to dawaj. Wiesz, jak to się uruchamia auto? Nie widzę dziurki na kluczyk. No jak to nie widzisz? No tutaj jest po środku, to daj mi ten kluczyk jednak, daj mi. Okej. Dobra, jedziesz? Jedziemy, dawaj, ten napad na bank, prosto, dobra. Wow, co się stało? Wow, teraz w prawo. Wow, o kurczę, ty, no ale uważaj, bo zaraz... Ej, cicho, teraz wolniej, tam już jest ten bank. Czekaj, musimy wolniej, teraz z buta, zaczajemy się teraz. Słuchaj, nie możemy robić żadnych poznak, żeby nas nie zauważyli, bo oni mogą być agresywni i od razu będą widzieli, że my chcemy zrobić ten napad na bank. Dobra, ja zjem tu... Auto zostawię na łące. Dobra, zostaw na łące auto i dawaj tutaj. W takim razie uważaj, bierz szablę w dłoń, bo nie wiadomo... O nie, idzie pierwszy, o kurczę. Szablę wyciągnął, przecież wiedziałeś, że nas zaatakujemy, skoro ten...
z pistoletem atakują nas! O kurczę, o nie, oni wiedzą chyba... O ja! Co to jest? Tylko nie używaj w ogóle tego przedmiotu, co oni wyrzucili, bo to jest niebezpieczne, może zbagować to. Ja cię! I w ogóle zmieniły nam się zbrojki, możemy teraz atakować lepszych. Ty, ale czemu oni są tacy agresywni? Skąd oni niby wiedzą, że my robimy napad na bank teraz? O, spodenki! Patrz. Wzięliśmy ja. Za policjantów, to jak oni? Ty, dobry pomysł, ale w ogóle ten bank, patrzcie, strzegą go bardzo dużo ludzi. Teraz dostaniemy się do tego banku i robimy napad. Dlatego dawajcie, lecimy. O kurcze, jest tam dużo ludzi? Jocie, ile strażników tutaj jest? Co jest z nimi nie tak? A! O nie! Konią nas! O kurcze! Uważaj! O kurcze, to będzie ciężka wojna! Ratunku, pomocy! Biorę szablę w dłoń! Ała! Ratunku, pomocy! Taki! Oh. Ale to musimy zdobyć ten skarb! Diament będzie nasz! Zostawcie nas w spokoju! Ej, mam jakąś... Ej, patrz! Karta ci wypadła? Jakaś karta ci wypadła? O kurcze! To bardzo, bardzo dobrze, bo ta karta chyba jest... O kurcze, go prądem! Paralizatorem! O kurcze! I co z nim się dzieje teraz? Ty, on jest jakiś... Jest! Udało nam się! Co znalazłeś? On jest jakiś przyjaciel, no to nie... Dobra, co znalazłeś w tej ręce? Pokazuj, co w tej ręce. Akcja! Musimy szybko się spieszyć, dobra, jest szybko. Teraz, w tym momencie może to jest karta do tego. Jest, działa! Dobra. No, ty idź tutaj na prawą, ja pójdę na lewą. O, dobra, przeskakujemy tutaj. O, ale ciężko jest ciężko. O nie. Dobra, zdobyłem jakąś skrzynkę. Mam karteczkę jakąś. Dobra, ja mam kod, słuchaj. Ja też. Jacie, a co masz na tym kodzie napisane? 1, 2, 3. 1, 2, 3, a ja mam 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jest, dawaj szybko, przechodź. Jak łatwe, udało nam się przedostać dalej, czekaj. Tu jest jakiś, co to, kolorowy labirynt. Ale uważaj, tam jest kamera. Może coś się zaraz stanąć. Jacie, musimy być ostrożni, gdzie tutaj wbić? Dobra, ja pójdę może tędy. Dobra, tylko żeby tutaj ochroniarze nas nie złapali, bo pewnie tutaj cały czas grasują na nas ochroniarze. Musimy mieć oczy szeroko otwarte i pilnować ogólnie przejście. Dobra, tutaj są jakieś kolorki. Widzę, o, może ja mam jakieś... Jest, czerwone drzwi! Widzę, musiałeś pójść w lewo. Kurczę. No w lewo, znaczy jak patrzysz się to w lewo. Czekaj, pójdę po ciebie, gdzie ty jesteś teraz? W którym miejscu? Jać. O, tutaj, dawaj, leć tutaj, no, możesz lecieć tutaj, okej. Okay. I teraz w tą stronę. I widzisz? Jest, rozwiązaliśmy kolejną łamigłówkę rozwiązaliśmy. O nie, ty, co są, strzelają nas jakieś golemy nas strzelają. O kurczę, uważaj, dużo ci zadają obrażenia. Nie, to troszkę boli po prostu, ale myślimy, sam jestem, wiesz, jestem odporny na takie rzeczy. Ała, ożwy, to mnie boli, ała, ale mnie bije mocno, au. Dobra, udało mi się, wypadła z niego następna jakaś karta. Ja mam taką. Co to za karta? Pokaż mi. O, otworzyło się następne przejście. O kurcze. Nie. Wyłącz. Ja zawracam. O kurcze. Szybko zamknij te drzwi. Widziałeś, co tam jest? Jocie. Ej, a to jest takie jabłuszka? Jocie, ja też dostałem te jabłuszka, ale zjedzmy je lepiej. Tam są normalne smoki, ale te smoki chronią skrzynie. Chronią skrzynki. Czekaj, nie tym mieczem od razu. Nie tym mieczem. Ała, a masz ty smoku. Ty, on mnie bije, czymś rzuca. Czemu on mnie rzuca? Jacie, czyżby diamentami? Ała, oż ty smoku. A masz ty, jabłkiem cię strzelił. Jabłkiem cię strzelił. Jak nie jest groźny? Jest bardzo groźny. Ała. Au! Ała, to mnie boli. Straszne tutaj numery są. Dobra, już po tobie, smoku. Jest. Bogana, sery są strasznie ten. Uważaj, bo... Tak, pasne parzą? Ała! No naprawdę, bardzo parzą. Dobra, jesteśmy ogólnie tutaj. Co to jest? Tutaj jest jakiś alarm. Nie wchodź na tą półpytkę na razie. Tutaj jest jakiś alarm. Czekaj, jakaś skrzynka. Kod do skrzynki, jaki jest kod do skrzynki? Czekaj. Masz jakiś kod do skrzynki? Mam! 1, 2, 3, 4 jest kod do skrzynki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jest! Mam! Mam kolejny szyfr i mam kolejną tom. Kolejną skrzynkę z diamentami. Z kamerą, patrz. A to co to jest w ogóle? Kamera, no może się patrzeć, ale... Ale guzik! O nie! Widzisz to? Co się dzieje? Ej, szybko, może na to chodź. Wow! O nie, ratunku, pomocy! Kurczę, pomocy! Loki! Gdzie złodzieje? Patrz, nubek! O, ty!
Ała, Nubek! Ej, Nubek! Nubek, ty mnie przecież zrobiłeś mnie! Ała, paralizatorem mnie poraził! Ała, strasznie mnie boli, kręci mi się w głowie! Ała, o nie, co się ze mną dzieje? O nie, ratunku, co się dzieje, Nubek, z tobą? Daj walizkę! Laki, szybko! Co chciałeś powiedzieć, Nubek? Nie uciekniecie mi teraz! Teraz nas złapie i pójdziecie do więzienia! O nie! Nigdy w życiu! Nie oddamy ci mojej walizki, którą mam teraz! Szybko wsiadajmy do jakiegoś auta! O kurcze, tylko nie poraź mnie tym paralizatorem! Nie możemy wyjść! Dawaj, chodź na nasze auto! A naszym autem jedziemy! Szybko! Ścigam was! O nie, Nubek! Tak, ja będę kierował, zatrzymać się! O nie, ratunku, Nubek! Szybko ty kieruj! Dawaj! Wow! Uciekajmy szybko na lotnisku! Czekaj, goni nas, no! Ale czekaj, nie tak szybko! Czekaj, może weź zatrzymaj się! Może jeszcze go uderzę, może jeszcze rzucę nim czymś! Dawaj, poczekaj! Zrobimy jeszcze trolla! Okej, schowaliśmy się tu! Dobra, zostaw! Pojechał już? Pojechał dalej! A! Dobra, zobaczymy, gdzie on teraz jest! Ty w dobrym kierunku w ogóle jedziesz? Oła, ratunku! Ty w dobrym kierunku! Jedź! Dawaj, szybko! Jedź! Dobra! Okej! Tylko gdzie on jest? Jest tam, widzę go, poleciał dalej. Jesteśmy za nim, wykiwaliśmy go, no. Wow. Dobra, okej. Patrz, jesteś tam na offroadzie, patrz. Wow. Gdzie jest? O kurcze, czekaj, on wleciał na lotnisko? Bo tutaj jest czwarta brama. Nie, on pojechał tam dalej. Wracam na lotnisko. Brama. O kurcze, no, dawaj szybko na lotnisko. Gdzie jest ten Nubek? Oby ten Nubek tutaj nie przyjechał. O nie, jedzie tutaj na lotnisko. O nie, ratunku! Chowaj auto. Uciekajmy! Zatrzymajcie się, policja! Nie zatrzymujemy się, to jest ten plan. Szybko uciekam z walizką pełną pieniędzy. Szybko! Szybko, bierz samolot, Rysiu, i odlatujemy. Dobra, już tutaj odlatuję ponad dolinę, uciekamy Nubkowi. Jocie, zobaczymy teraz, co mam w walizce. Tutaj mam kod do walizki. Dobra, kod do walizki to jest 5678. 5678, dobra. Wow, zobaczcie, co ja mam w tej skrzyni, otworzyłem właśnie skrzynię. Jocie, ale super, mega, wygrałem to życie.